Dzisiaj kolejna propozycja dla smakoszy makaronów. Przygotowanie tej potrawy jest bardzo proste i co nie bez znaczenia przygotowuje się ją bardzo szybko, niecałe 20 minut. Do jej przyrządzenia będę potrzebowała makaron. Ja mam tutaj typu wstążki, ale można użyć też spaghetti albo jakiegokolwiek innego, jaki macie w domu. Wykorzystamy także pomidory. Mamy tutaj pomidory koktajlowe, około 25 deko. Potrzebne będą oliwki zielone i czarne po 10 deko, a także kapary również 10 deko. Wykorzystamy również opakowanie anchois. Będzie potrzebny czosnek, 3 ząbki. Przyprawimy naszą potrawę pieprzem i solą. Będzie potrzebna również papryczka chili, żeby potrawa była bardziej pikantna, kilka gałązek szczypiorku, liście bazylii, sok z limonki, a także oliwa z oliwek. Zaczynam od przesiekania czosnku. Przesiekam również paprykę. Dzisiaj wykorzystam papryczkę z nasionami, ponieważ chcę, żeby moja potrawa była bardziej ostra. Pomidorki kroję na połówki. Anchois podzielę na mniejsze części, żeby się szybciej rozpadły na patelni, a oliwę, w której były, wykorzystam do smażenia. Na patelnię wlewam około 2 łyżek oliwy. Dorzucam oliwę z anchois. Wrzucam anchois i dorzucam czosnek. Wszystko wymieszam i będę chwilkę podsmażała. W międzyczasie oczywiście wstawiłam wodę na makaron. Dorzucam papryczkę. Chwilkę podsmażę i za moment dorzucam pomidorki. Odrobinę je podsmażę, a w tym czasie do gotującej wody osolonej wrzucam makaron. Będę gotowała go al dente, a potrwa to około 8 minut. Na patelnię dorzucam oliwki i kapary. Wszystko przemieszam i będę podsmażała jeszcze około 4-5 minut. Makaron już dochodzi, a zatem dorzucam szczypiorek i sok z limonki. I będę jeszcze chwilkę podsmażała i na zakończenie doprawię świeżo zmielonym pieprzem. Moja potrawa jest już prawie gotowa. Jeszcze świeżo zmielony pieprz. I na koniec wrzucam makaron. Wszystko przemieszam i za moment wyłączam gaz. Moje danie przepięknie pachnie. Za chwileczkę podaję na stół. Moje pyszne danie jest już prawie gotowe. Jeszcze odrobinę bazylii. Tak jak mówiłam, trwało to kilkanaście minut. Danie, jak widzicie, przepięknie wygląda, doskonale smakuje. I jeszcze listek dla ozdoby. I danie gotowe, smaczne, dietetyczne, a zatem gorąco polecam i życzę smacznego.